No jest maluszek, upolowany, taki trochę tuningowany na kamperka. Jestem przy tym Matizie, on wciąż tutaj stoi. Zostawiłem wiadomość właścicielowi. To będzie już wrost, to on pójdzie na... Pójdzie już do... No już do kasacji, to już jest pewne. Jak zwykle te małe krateczki już są... One pękają w momencie, kiedy... No od ciepło po prostu w rynkach, nie można tego zdemontować. Także warto się zaopatrzyć w te krateczki. Deska w miarę ładna, a nie, tam już jest. Tam już jest wszystko, ale siedzenie bym wziął. Na pewno jest ładne. Tylne drzwi jeszcze w miarę. Ale tu było robione, jest na ścisk już. Tutaj nietypowo. Przednie błotniki już do wyrzucenia. Ale zderzak bym wziął. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Matiz Salonu. Proszę Państwa, dziś piękna pogoda, jest sobota, tak jak na zamówienie, coś będę mógł zrobić. Może nic niewielkiego, ale coś tam na pewno. Bardzo dzisiaj chcę zajrzeć do migaczy przednich w Matizie z Salonu, ponieważ tam nie było zaglądane. Ciekawe, czy tam jest tyle samo brudu, co w tym starym. I to właśnie tak mnie natknęło, kiedy robiłem ten migacz w tym starym Matizie. Planowałem to już od dość dawna zrobić, ale to trzymałem to na koniec sezonu, ponieważ jest to prosta robótka, która zajmuje niedużo czasu na zewnątrz i tyle. I dzisiaj jeszcze może coś pokonserwujemy przed sezonem. No i chyba jeszcze troszkę coś poczyszczę wewnątrz, żeby było. Także serdecznie zapraszam na odcinek Matiz Salon. Matiz dawno nie jeździł, więc pewnie będzie szorowanie. Zaraz zobaczymy szorowanie klocków. No nie jest tak źle jeszcze, bo wiecie co, jak on stoi tutaj, to ja go troszeczkę w tył i w przód ruszam przy każdym zapaleniu samochodu. Tutaj dzisiaj zajrzę i zobaczę, co tu się dzieje w środku. W tym tygodniu będę robił zbieżność tego samochodu i niedługo przegląd. Ok, dobra, to odkręcam. Gwiazdkowe. I w ogóle jeszcze Wam radzę i ja też zaraz sobie sprawdzę jedną rzecz, proszę Państwa, a mianowicie lampki pod rejestracją. Tam jest, odkręcajcie co jakiś czas sobie, bo jak one zardzewieją, to potem tam trzeba mieć malutką rączkę, żeby wymienić żaróweczkę. No i zaraz sobie tutaj wyjmiemy to. O, to jest ok. O, jest jednak brudny. Jest jednak brudny i co tam słychać, to zaraz zobaczymy. Tutaj to widać te nadkole. No i ogólnie. A tutaj? No dobrze. Widać, że zdrowo, ale tutaj by się przydało psiknąć. To już wiem, co będę jeszcze robił za tydzień, a teraz tutaj posprzątam sobie. W środku zobaczcie, ile to się dostało tego. A tu nie powinno być.
Jedna lampka już gotowa, nawet fajnie to wyszło. Tutaj jest trochę takie przetarte. Proszę Państwa, i jeszcze jedna sprawa. Ten napis świadczy o oryginalności. Pierwsze lampki Sam Lipa wychodziły z tym takim numerkiem. On jest ścieralny, także trzeba uważać. Ale tak, można rozpoznać dzięki temu, czy samochód miał nawet jakąś przygodę. To znaczy po tym migaczu odkręcając już można wiedzieć, czy siedzi tutaj oryginalny zderzak czy przód. Ten oprócz tego, że zniknie, powiedzmy ktoś szczyścił ten numer, to jeszcze jest ten kolor plastiku pomarańcz, jest taki bardziej, to nawet można nie pomarańcz, ale jakiś też można nazwać żółty, tylko taki no pomarańczowo-żółty, niech to tak będzie. I on ma właśnie taki inny kolor niż te Sangsamy, tamte są bardziej trochę jaśniejsze. To też można rozpoznać, jak ten napis się zetrze, ale to dla oryginalności zostawiam go, troszkę go przytarłem tutaj niestety, ale musiałem, no i fajnie wyszło. I zamontowane. Patrzymy dookoła. No i jest bardzo ładnie. Robimy drugi to samo. Trzeba delikatnie podważyć, bo to jest... Może wyskoczyć, no też jest brudny. Dobrze, że zajrzałem tutaj. Mówię, jak jest wszystko czyste. Naprawdę, to jest fajna sprawa. To ma 22 lata. No i gotowe, proszę Państwa. I także fajna pracka zrobiona. Jeszcze teraz przejdę do podświetlenia tablicy. Tak jak mówiłem, proszę zerkajcie tam i od czasu do czasu odkryjcie. To są te śruby i je trzeba, słuchajcie, od czasu do czasu odkręcić. U mnie się kręcą. Dobrze to jest. A, jest ok, także spróbujcie w swoich Matizach, a się przekonacie, że naprawdę ktoś, kto tego nie zmieniał, nie odkręcał kiedyś, to będziesz miał problem. Z Łodzi ma jeszcze ramki. Ile to Ustrykowska? Nie wiem, czy to jest jeszcze, ale... Ale tak to jest. No dobra. Jeszcze dzisiaj tak. Powymywam tutaj pomiędzy tymi szparami uszczelki oraz ten silikon nałożę, żeby już po prostu już było na zimę. Słuchajcie, ważne to jest, zróbcie to przed sezonem. Można jeszcze trochę poczekać, bo ale w ogóle cały rok powinno się to robić, ale jeszcze możecie około miesiąca poczekać do pierwszych przymrozków. Ale zróbcie tutaj na tych tutaj rantach, przede wszystkim tu i tu na przodzie. Pierwsze mrozy, przymrozki, w samochodzie grzejemy, trochę wilgoci będzie i przychodzimy do samochodu. Nie można otworzyć drzwi, oprócz tam zamek to jeszcze małe piwo, bo włoży się tam coś gorącego i to puści, ale później oderwać te uszczelki, no to sobie zepsujemy. I stówka do tyłu, bo one są do kupienia, jeszcze nówka. Okej, okay. No dobra, a teraz jeszcze zajmę się trochę środkiem. Tutaj posilikonowałem tą listwę, która jest tutaj przy szybie też. Ona tutaj, one w środku mają taki pręt metalowy i on głównie, jak tam woda trochę podejdzie, to on głównie rdzewieje i ta listwa pęcznieje. Tak mi się stało to wtedy przy tylnych
przy tylnych drzwiach, w tym starym Matisie. Proszę Państwa, jeszcze w następnym odcinku poruszę temat prowadnic, bo muszę powiedzieć, że to jest ciekawostka po prostu. Są, tyle jest różnych rodzajów, że po prostu szok. Ja jestem sam w szoku i muszę po prostu rozkminić dokładnie, jak to rozpoznawać, bo jedne mają otwór, drugie nie. Po prostu jedne są elektryczne, drugi na krótszy, mają krótszy tylko trzpień. Te listwy zewnętrzne oraz rynienki, w ogóle podnośniki, to będzie towar chodliwy. Zakończenie sezonu praktycznie i obejdźmy sobie go dookoła jeszcze. Troszkę, jak wiecie, ja nie myję samochodu. Przetarłem go troszkę wilgotną szmatką, bardzo delikatną. Aby nie był taki brudny. No i spójrzmy tutaj z tej strony. Ładny to jest model, słuchajcie, to jest po prostu, mi to się tak podoba, ten samochód. Reflektory mam w domu oryginalne i nie będę zmieniał. To na jakiś, jak będę jechał jakiś zlot za parę lat, wyjmę je. Felg też tutaj nie myłem, ani kopaków. Przejdźmy jeszcze do boku Matiza. No, prezentuje się też świetnie, ale mówię tu jako Matiz, nie jako ten mój egzemplarz, tylko jako Matiz. Sylwetka jest świetna. Dobra, lecimy teraz jeszcze z tej strony. No tutaj tak samo, proszę zobaczyć ten tył, te światła, to wszystko zaokrąglone. Linia, to przetłoczenie, które biegnie w połowie, no może w 1/4 i 3/4 drzwi, listwa. Ja Wam powiem tak, listwa jest dobra i niedobra. Rzeczywiście ona ratuje przed uderzeniami, ale też tam w późniejszych czasach może się dostać woda i zardzewieć to wszystko. Także to są plusy i minusy jak zwykle. Tył jest też bardzo ładny. W ogóle no, ten wóz mi się podoba. Tutaj ta linia tak samo. Z drugiej strony to jest to samo z tym wytłoczeniem na klapce w lewo. No nic, proszę Państwa. Dziękuję za uwagę. Będziemy coś tam działać jeszcze w następnych odcinkach. Także Matiz przygotowany do zimy. Jeszcze na pewno będzie kraunowany przez jakiś czas. A tutaj jest ten próg, co robiłem. Jak na Matiza z 99 roku, to stan jest bardzo dobry. Progi ma zepsute, ale generalnie lakier się na nim bardzo ładnie prezentuje.
Jeśli właściciel ogląda, to rób od razu te progi właścicielu.